Witaj Kamil. Witam. Mamy okazję tutaj się spotkać w klubie Husarz w Warszawie. Trenujecie w Warszawie, teraz przyjechaliście z Piotrkiem Wilczewskim. Takie ostatnie przygotowania przed wylotem do Stanów, tak? Tak, tak. Przyjechaliśmy już tutaj trochę posparować z chłopakami innymi, żeby jednak już wdzierżenia, że tam wszystkich chłopaków znam, wiem jak z nimi sparować, już jednak, no, jednak zmiana jednak też jest potrzebna i zawodnicy są potrzebni, żeby zmieniać. Sparuję teraz z innymi tutaj chłopakami, więc bardzo fajnie. Tutaj dużo macie przewidzianych sesji sparingowych w Warszawie? Zrobiliśmy już dwa sparingi, żeśmy zrobili. Dzisiaj jeszcze mamy jeden, jutro mamy jeden. No i następnym tygodniu już wylatujemy do Stanów. No właśnie, w Stanach duża, fajna gala się szykuje. Polska gala w Newark. Ja się bardzo cieszę, bo jednak no, bo to będzie polska tak naprawdę prawie gala. Będzie większość Polaków, więc dla mnie super. Oby było takich więcej gal w Stanach, żeby było więcej Polaków boksowało. Wiadomo, to na pewno będę mógł się pokazać też kibicom. Z najlepszej strony mam nadzieję, że pokażę dobry boks. I tylko teraz trenować i zobaczymy tak naprawdę, co jak będzie 14 sierpnia. Właśnie, 14 sierpnia już niedługo. W Stanach pewnie też już taka końcóweczka będzie przygotowań. Pewnie bardziej aklimatyzacja, prawda? Tak, aklimatyzacja. No ja już trenuję od, no już długi czas. Wróciłem tak naprawdę ze Stanów, 2 tygodnie odpoczywałem. Od maja już trenuję, już dłuższy czas. Na początku żeśmy wzmacniali się fizycznie. Potem no, miałem kontuzję, więc miałem tydzień czasu, tak naprawdę odpuściłem sobie treningów, luźniejsze robiłem, bo chodziłem na basen, od czasu do czasu pobiegałem. No i po tygodniu zaczęliśmy znowu, wróciliśmy na mocne obroty. No i jest jak jest, jest dobrze. I bardzo dobrze, że jest dobrze. I teraz rzecz najważniejsza, czy znamy przeciwnika już? Nie znam jeszcze przeciwnika do końca tygodnia, czyli dzisiaj powinienem już wiedzieć, z kim będę walczył. Mam nadzieję, że dowiem się dzisiaj już z promotora panu Szykodzie. Nie robi to dla ciebie różnicy, bo już na tym etapie kariery to chyba ważne jest, żeby wiedzieć ciut wcześniej o swoim przeciwniku, cokolwiek. No na pewno, wiadomo, fajnie byłoby wiedzieć co i jak, no ale ja tak naprawdę jestem takim zawodnikiem, że jaki to będzie zawodnik, to i tak wejdę i będę robił po prostu. I tak go znokautujesz. Czy znokautuję? No nie mówię, że znokautuję. Ważne, żeby wygrać. To na pewno wejdę do ringu, żeby wygrać. Wiadomo, jak się widzi jego zawodnika walki, ogląda się, no zawsze można, jest dłuższy czas jest, to zawsze można więcej prześledzić, więcej zobaczyć, jakie robi błędy, co robi źle. Ja i tak jestem takim zawodnikiem, że najczęściej to patrzę 2-3-4 rundy i nawet już nie oglądam, bo już widzę, co robi źle, wiem co robić. No Piotrek więcej ogląda, więcej sprawdza, więcej patrzy, żeby no jednak podpowiada w ringu, nie? Więc no zobaczymy, myślę, że będzie wszystko dobrze. Pewnie teraz będzie taki okres, miejmy nadzieję, promocji polskiego boksu w Stanach. Liczysz na to, że właśnie takie gale jak ta zbliżająca się w sierpniu będą robione cyklicznie? Nie wiem, no mam nadzieję, myślę, że tak. Mój promotor, Leon Mariusz Kołodziej i Leon Gules, myślę, że takie gale to będą się sprzedawały, no jednak no, jest liczne grono Polaków w Stanach, gdzie będą przychodziły na walki, więc myślę, że jak będzie tego więcej, to czym więcej będzie takich walk, tym więcej będzie kibiców i czym więcej ludzi będzie przychodziło i będzie oglądało nas. Słusznie. A powiedz mi, czy masz już teraz w głowie takiego swojego wymarzonego przeciwnika, z którym teraz chciałbyś się zmierzyć? Powiem szczerze, że nie, ale na pewno chciałbym posporować z Wasylem Łomaczenko, bo jednak no, jest to super zawodnik. Na pewno byłoby to duże doświadczenie dla mnie. Sparingi z takim zawodnikiem dużo by na pewno uczyłem. Jeszcze to jest Mańkut, mi Mańkuci nie leżą tak naprawdę, więc no przydałby się na pewno do zabawy, żeby potrenować. Czas pokaże, mam nadzieję, że kiedyś będę miał taką możliwość. Jak nie możliwość, to może kiedyś walka. Czas pokaże. Tego ci życzę. Dzięki. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich.